Cześć, witajcie w kolejnej części gameplaya z gry EVE Online. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie kolejną misję agenta. Już wam mówię, kogoż to dzisiaj będziemy molestować. Myślę, że najemnika, no. Trochę walki nam się przyda, może jakiś fajny statek do tego dostaniemy. Mam taką cichą nadzieję przynajmniej. Welcome, welcome. Wyczyść okolice z przeciwników. No dobra. Brzmi nieskomplikowanie. Do boju. Znowu tu jakaś kolumbryna mi na drodze stanęła, by mnie rozjechała. Question, jak silni będą przeciwnicy. Zakładając, że to jest pierwsza misja, mam nadzieję, że to nie będzie nic gorszego jak dron. Coś mi nie grało. Jeżeli ktoś by pytał, tak, skille przestawiłem na Soldier of Fortune. No, Cornell Institute, nie jest źle. Chcę oba działka uruchamiać na niego. Pierwszą misję to jest całkiem porządna muzyka. Może easy z nim się obchodzą, bo tam tarcza schodziła. Tyle co by nie schodziła. Ale mimo wszystko zamiatali. Dobra, tutaj jeszcze właśnie się wam pochwalę. Byłem taki pipsztyk. Salvager 1, dwójki nie mogę, dwójkę chyba bym musiał jakiegoś skilla wykupić. No ale na razie kupiłem jedyneczkę, jako że mogłem, nie była droga.
teraz wam pokażę, do czego to służy. Najpierw zabierzemy to, co jest. Już się robi ciekawie. A więc odpalamy Salvagera na szczątki statku. No i chłop coś tam próbuje zebrać. Czasem się uda, czasem się nie uda. Żałuję, że nie kupiłem tego wcześniej, biorąc pod uwagę, ile ich tam rozwalaliśmy. To byśmy już mieli troszkę podniesioną umiejętność. Ale nic straconego, można to nadrobić. Inna sprawa, dzięki temu fajnie, bo wraki znikają z mapy, więc się nie trzeba zastanawiać, czy tego już odwiedziliśmy, czy jeszcze nie. Ale żeby działało, to trzeba go włączyć, gridziu. Tam. Temki znajduje. Zapewne bardziej zorientowani gracze będą wiedzieli, czy warto to zatrzymać, czy puszczać na sela. Podejrzewam, że na moim etapie sprzedawać, no bo co ja mogę budować? Tak jak przeglądałem na rynku ceny blueprintów, kurde, nawet na porządny blueprint mnie nie stać. No dobra, możemy wracać do domu. Pierwsze koty za płotę. Docking permission requested. Docking request accepted.
statek nie spełniał wymagań. Znaczy się, że co, że mam ją wysadzić? A chyba sobie jaja robicie. Ma się w kamikadze pobawić? No dobra, no. Średnio mi się to podoba, ten pomysł. No ale co? Posiada jakiekolwiek uzbrojenie? Pokażcie mnie to ino. I co, i taką nieuzbrojoną mam lecieć? No dobrze, spróbujmy. No jakoś za cholercie mi się ten pomysł nie podoba. Staje fajną fregatę, tak? Koleś stwierdza. Nie no, spoko. Wleć nią w bazę. A ja się grzecznie pytam, co ze mną? Mam wrócić piechotą? Fajna jest, podoba mi się. Wolałbym rozdupczyć tą bazę, niż w nią wlecieć. Mogę chociaż dopalacz jakiś założyć. Mam w ogóle jakąkolwiek ładowność? No nie dupa, czyli nawet nic nie wezmę. Ja się wkurzę, jak będzie coś fajnego, nie?
Dobrze, chociaż że jakiś syf. No, kazał mi taką fregatę rozdupczyć, no co za menta. Docking permission requested. Powrót jajka. Docking request accepted. No jeszcze tego by brakowało, żeby mnie na stację teraz nie chcieli wpuścić. Aha, dobra. Znaczy się, że mam. Złapać pirata. Wykończyć jego eskortę. A jemu nie pozwolić zwiać. No spoko, spróbujemy. Brzmi jak zabawa. Nie, kurru. Docking permission requested. Docking request accepted. Zapomniałem zamontować tego pipsztyka do misji. Gdzież to jest? Na dwóch pryskach. Dobra, jeszcze mam jeden slot wolny, więc... Sporo energii to potrzebuje. Ale 2 minuty powinny mi wystarczyć chyba. Chyba.
eskorta znikła, cholera wie gdzie. Dwa, czemu to będę zaczął do mnie strzelać? Docking permission requested. Docking request accepted. Aha, dobra, czyli będę musiał polecieć naprawić statek. No dobrze, spróbujmy. Czyli zapewne musimy się nauczyć olalek. Muszę wrzucić to w główny slot. Dobra, tego warpa nie chcę. Nie używam, nie praktykuję. To niestety będziemy musieli wymontować. Czemu to wszystko jest tak energożerne, cholera? Ja wiem, że tych systemów wszystkich równocześnie nie używam, ale... Jakbym chciał? Nie widzę nigdzie tej książki. Możliwe, że po prostu już mam tego skilla w porządku. Spróbujemy. Które się robi, no chwilę, 50 sekund, ale... całkiem fajnie zaznajamiają z pewnymi mechanikami gry, nie? Docking request accepted.
Książka jest nagrodą, dobra. Inkurus. Cóż to jest? Nie chciałem tego. Taki se. Co? Aha, czyli znowu mam tak zginąć. Dostaję kolejny statek i znowu mam go rozpieprzyć. No nice, nie? Tego wszystkiego aż misji nie przyjąłem. Mam tam polecieć. Niszczyć przynajmniej jeden statek. I nie wolno mi odlecieć tak długo, dopóki mnie nie rozpieprzą. Lovely. No, just fucking lovely. A mogę polecieć Mikusem? W ogóle jakie to ma statystyki? Mam trochę gówniane. No dobrze. Ale wiecie co, no nie bądźmy z Gredy. Tak sobie myślę, trochę lipa by była, jakbyśmy tylko jeden statek wykończyli, nie? Halo? Zaginęło mi drzewko na przez chwilę. No dobra, no nie są drogie, więc ktoś tu zaszalał z ceną, widzę 100 tysięcy.
Ale może przez nie uwagę ktoś kupi, nie? Dwadzieścia. Tutaj cena praktycznie się trzyma. Myślę, że 1000 to nawet będzie za dużo. Nie sądzę, żebym dostał szansę na przeładowanie broni, ale. Sprawdziłem, po ile są drony. Jeżeli nie będą drogie, to. To sobie też kupimy. A co? O, patrz. Wchodzą trzy. Dałaby się im jeszcze amunicja jakaś. Podejrzewam, że będzie to na takiej zasadzie, że będzie fala na falo, za falą, aż w końcu mnie rozdupczą, nie? Ale chciałbym wytrwać trochę. Dlatego poświęcę trochę kasy, żeby statek ulepszyć, mimo wszystko wzmocnić. No właśnie, drony. Combat. Light. Warrior. Kuźwa są śmiesznie tanie. Nawet nie wiedziałem. Kupię więcej, bo to innych statków też. Też jakieś nieduże pieniądze. A gdzieś tutaj armor. To są utwardzacze pod konkretne te. No nie, no to już jest za drogo.
Ale tyle jeszcze mogę dać chyba. Tak, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. O, było ostrzeżenie, że przepłacam. Dobra. No dobrze. To wyposażmy naszego złoma. Stronę. A, cały jeden. No dobra, no lepsze to niż nic. Naprawa, analizer. Shield. Mnie nie interesuje. Afterburner. Dopalacz. Nie, no po co? Co jest? Tak. Ciekawe, czy mógłbym więcej tych płyt założyć. Dobra. Tak. Tak. O, najgorzej, pranie mi się wyprało. Ale najpierw chcę ogarnąć tą misję. Jestem ciekaw, jak to się zakończy. Dobra, do boju. Naprawdę myślałem, że dostanę od niego jakieś fajne statki, których będę mógł używać, a niektóre na każdej misji muszę rozpieprzyć. Mógłbym maksymalnie 4 drony wypuścić, a tylko jeden mi się mieści. To nie jest chamstwo. Pewnie skoczyć, co?
takie odolnięcia mają. Co to jest? Ciekawe, czy szło ten statek uratować, bo teoretycznie wiadomość przyszła przed zniszczeniem. Docking permission requested. Docking request accepted. Nie wiedziałem, że
misję najemnika, to będzie jakiś sadomasochizm, nie? Civilian Afterburner. Tak, wiem, muszę zmienić statek. Co ja zrobiłem? Sorry, nie to. Właśnie nikogo nie mam zamiaru naprawiać w najbliższym czasie. No dobrze. Chyba tutaj więcej dronów zamontować. Zapomniałem sprawdzić. Gdzieś tu tą stację. No nie mówcie. Statku nie poprzyjdzie.
Docking permission requested. Docking request accepted. Ja pierdzielę Nobla, dlatego kto wymyśli niebolące plastry. Kolejny statek, który mam rozwalić. A, drony. No dobra. Zmieszczą mi się jeszcze? Ja zmieszczą. William Hobgoblin. Dobra, Horneta wyrzucimy. Bez sensu. No dobra. Czyli mam lecieć i rozwalić go dronami. No dobrze, no. Czemu nie? Jeżeli sobie poradzę. Warp drive active. Trzeba pamiętać, żeby je zabrać do hangaru z powrotem. Skill training completed. Docking request accepted. Naprawdę muszę zacząć nagrywać trochę bardziej wypoczętnie. Przeczytać.
wiem, że nic nie wiem, no spoko. Jakby nie mogły się stakować, nie? Dobrze. Nie ma chyba co przeciągać, możemy lecieć. No nie mówcie, że nie wziąłem misji. Matko jedyna, człowieku. Tak, akceptuję. Jeden statek, kurde, cały czas mnie męczy, czy szło go uratować, czy nie. Warp drive active. Aha. Warp drive active. No dobrze. Myślałem, że będzie jakaś rozruba. Warp drive active. Ale przyznam szczerze, że nie spodziewałem się misji uwalniania zakładników tutaj. Permission requested. Teraz właśnie tak zauważyłem, że
misje najemnika nazywają się pacyfista. Taki żarcik. No dobra, chyba na coś takiego mam założone. Ale weźmiemy dla pewności, wymienimy tego mojego na tą cywilną wersję, bo zaraz się okaże, że przecież nie tego, co trzeba użyłem. A, o ile mniejszy pobór prądu ma. Czy procesora, to tam, nie wiem. Kurde, zaraz się okaże, że powinienem mieć jeszcze tego drugiego pierdolnika, co dostałem od niego. Będę do mnie strzelała. Też jakbym mu oddał, to nie byłoby co zbierać. Dlaczego to Concord ma całą zabawę, a ja nie mogę nikogo rozwalić? Ja myślałem. Docking request accepted. Ja tu myślałem, że tu będą fajty, jak ja pierdzielę, a tak naprawdę walka to była jedna na samym początku. Chyba że teraz, ostatnia misja. Katalista. Kurwa, mam takiego. O, do dupy.
No dobra. Jest kompletnie nieuzbrojony, to polecimy moim, nie? Prawda, on nie ma miejsca na drony. Jest wyposażone. No i ma amunicję. No dobra. Zobaczmy, jak to się spróbuje w walce. Będzie pierwszy jego lot tak naprawdę. Wygląda trochę jak bombowiec strategiczny. Taki z lat 70., ale wiecie, o co mi chodzi. Jest taka, że faktycznie Tristan mógłby tego nie przeżyć. Chociaż no, w nim miałbym drony, więc siła ognia myślę, że byłaby porównywalna. Jakieś fanty wpadły. No się zakręcił chłop, się zakręcił. Gdzie ty tu wleciałeś, co?
myślicie, da radę wylecieć? Może jakąś ankietę przeprowadzimy? Z tego co widzę, to na razie na wstecznym próbuję. Opornie, opornie mu to idzie. O, chyba wyleciał. Jej! Nie wiem. Głupia walka była, także ciężko mi stwierdzić, czy wolę Tristana, czy Katalista. Ma dużo większą siłę ognia Katalista, ale mówię, no Tristan nadrabia tutaj dronami. Docking request accepted. Nie wiem, trochę nim polatam, może się do niego przyzwyczaję, zobaczymy. No i w ten oto sposób odhaczyliśmy kolejnego agenta. No dobrze, w tym odcinku by było na tyle. W następnym zajmiemy się panem industrialistą. Cokolwiek to by miało znaczyć. Także na dziś się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.